Rośnie liczba apostazji. Arcybiskup Jędraszewski apeluje o modlitwę Kraków. Rośnie liczba apostazji. W 2020 rok było ich 445. Rośnie liczba apostazji, czyli oficjalnych wystąpień z kościoła. Tylko w archidiecezji krakowskiej średnio rocznie taki akta składało 50-60 osób. W 2019 rok było ich już 123, a w 2020 rok 445, wynika z danych krakowskiej kurii, potwierdzonych PAP. To wciąż niewielki promil w skali archidiecezji, ale każdy przypadek jest dla nas trudny i ważny. Chcemy zapewnić wszystkie osoby, które odeszły, że zawsze mają możliwość powrotu. Kościół zawsze jest dla nich otwarty i przyjmie ich z powrotem z miłością. Te osoby zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie, powiedział PAP rzecznik prasowy krakowskiej kurii ksiądz Łukasz Michalczewski. O modlitwę za tych, którzy odeszli z kościoła, ale i tych, którzy walczą z kościołem, apeluje arcybiskup Marek Jędraszewski. Problem apostazji to także, w ocenie rzecznika kurii, problem duszpasterski. Metropolita krakowski tak zwraca się do kapłanów: proszę was, róbcie wszystko, aby ten dramatyczny akta odejścia był jednocześnie pierwszym dniem powrotu, bo kościół jest miłującą matką. Bo Kościół to jest także ten ojciec czekający na powrót marnotrawnego syna, gotów wybiec na spotkanie. To jest Kościół, którego macie być pokornymi świadkami. Do badań na temat skali i motywów apostazji prawdopodobnie wróci Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego imienia Witolda Zdaniewicza. ISKK po raz pierwszy zajął się tematem apostazji w Polsce w 2011 rok. Według zgromadzonych wówczas danych wnioski o apostazję w całej Polsce w ciągu 2010 rok złożyło 459 osób. Według nieoficjalnych źródeł rok 2020 był rekordowy pod tym względem. Na początku 2021 rok ISKK przeprowadził badanie pilotażowe wśród 210 osób, które dokonały aktu wystąpienia z kościoła. Badanie wskazało, że zasadniczo są to osoby z dużych miast i stosunkowo młode, zaś najważniejszą przyczyną formalną wystąpień z kościoła nie jest brak wiary, lecz negatywne postrzeganie instytucji kościoła, wyjaśnił PAP na początku marca dyrektor Instytutu ksiądz dr Wojciech Sadłoń. Zgodnie z dekretem Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z kościoła i powrotu do jego wspólnoty, aby oświadczenie dotyczące apostazji było skuteczne, musi być wyrażone przez osobę pełnoletnią, zdolną do czynności prawnych i w sposób świadomy i wolny. Deklarację wystąpienia w formie pisemnej składa się osobiście u proboszcza swego miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć świadectwo chrztu. Kopię aktu oraz kopię świadectwa chrztu proboszcz przesyła do kurii diecezji. Adnotacja o apostazji wpisuje się na marginesie aktu chrztu odstępcy.